I Samu, pytanie do ciebie. Twoja pierwsza walka przyniosła ci zwycięstwo z DJ-em Palisadem na pełnym dystansie. Czy wyniosłeś z tego pojedynku doświadczenie, które pomoże ci rozmontować nieprzewidywalnego Rafoniksa? Znaczy, nie, ty nie wiesz, czy on jest nieprzewidywalny. Ja nie wiem, czy on jest nieprzewidywalny. Właśnie dlatego jest nieprzewidywalny, bo my nie wiemy o Rafoniksie nic. Taka jest prawda. Mhm. A jeśli chodzi o jakieś doświadczenie, no to na pewno wiem, jak to wygląda już. Wiem, jak wygląda same wyjście, sama walka. No i mniej więcej wiem, ile trzeba siły zostawić w oktagonie, żeby przewalczyć pełen dystans. I mi się wydaje, że ja jestem gotowy. Rafoniks, ty jesteś gotowy już dzisiaj? Jestem gotowy już dzisiaj, no. Dobrze. Rafoniks się urodził gotowy, super. Rafoniks, w twojej pierwszej walce znowu szybko rozprawiłeś się z rywalem, który do teraz dochodzi do siebie. Czy można zakładać, że to, co tam pokazałeś, to nie była pełnia twoich umiejętności i dopiero w walce z Isamu rozwiniesz skrzydła? Teraz tak naprawdę będzie debiut. No, na pierwszej walce chłop połamał sobie nogę, więc nie było się jak pokazać za bardzo. No i co? No teraz... No teraz zobaczymy, jak mi pójdzie, nie? Ostrożnie, tak? Z dystansem widzę, że do tego podchodzisz. Nie chcesz tutaj za bardzo kozaczyć. No, ja jestem tego założenia, że zobaczymy. No, dobra. Okej. Okay. No to jest jak powiedzieć dużo, nie mówiąc nic. I Samu, pytanie do ciebie. Jesteś kolejną osobą, która bardzo mocno wciągnęła się w MMA, dla której stało się to stylem życia. Tak jak mówiłeś, było to dla ciebie zmiana po prostu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża. Co było impulsem, który pchnął cię właśnie w tym kierunku? Znaczy, co było impulsem, że zaczynałem trenować, tak? Że gale, po prostu. Pojawiły się, mówię, niedługo będzie moja kolej, niedługo będę musiał iść do tablicy. Więc ruszyłem 4 litery i próbowałem odbudować to, co kiedyś miałem, czyli formę. Mhm. A czy się udało, no to zobaczymy już niedługo. Okej. Okay. Rafoniks, pytanie do ciebie, bo tak tutaj widzę, że słuchasz tak spokojnie, ale jakoś tak zdajesz się być bardzo spokojny. Nie rusza cię to, co mówi twój przeciwnik, widzę. Oglądam wszystko. A, rozumiem. Jesteś w środku akcji, ale mimo wszystko wolisz oglądać, jak się dziewczyny przerzucają kolbami na ekranie. Okej. Okay. Rafoniksie, pytanie do ciebie. Słyniesz z tego, że masz niewyparzony język, nie szczędzisz przykrych słów swoim przeciwnikom. Czy to jest dla ciebie część taktyki, żeby wyprowadzić rywala z równowagi, czy też po prostu to jest szczerość? Wiesz co, chcę się zmienić poniekąd i pokazać, że nie będę szczekać już tak gębą, nie? Tylko no, dawać siebie wszystko, nie? Na tych walkach, żeby udowodnić coś sobie i widzom, nie? To jest taki priorytet. Okej, okay. Także 50 twarzy Rafoniksa już niedługo nowa. Poznamy ją w oktagonie. I Samu. Gdy dowiedziałeś się, że twoim przeciwnikiem będzie Rafoniks, jaka była twoja reakcja? Czy ucieszył cię taki obrót spraw? Czy może myślałeś, że jednak po tym zwycięstwie z DJ-em Palisadem spotkasz się w oktagonie z kimś innym? Szczerze nie, bo on po swojej walce gdzieś w jakimś wywiadzie powiedział, że chce każdego do swojej wagi. Więc byłem przygotowany, że teraz albo kiedyś i tak się spotkamy, jeśli będziemy zawodnikami Fame MMA. No i się spotkaliśmy teraz. Okej. Okay.